No i znowu udało mi się uruchomić tą grę. Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. No już nawet można kontynuować, tylko tyle, że nie będę mógł mówić w trakcie, kiedy będę klikał, bo siedzę w tak niewygodnej pozycji, że nawet mi się kamery nie udało ustawić dobrze, bo wszystkie kamerki za krótkie. Ekran, że tak powiem, HDMI odłączony, więc w związku z tym muszę korzystać z tego małego ekranu, a wszystkie kabelki niestety zaplecione i spadają, więc bezprzewodowe rozwiązania nie są dobre, bo są do dupy, krótko mówiąc, czyli po prostu nic nie daje się robić z nimi samodzielnie. Natomiast z kablami jest dużo kłopotów. No i chyba to jest taki nierozwiązywalny dylemat. Coś musi być trudne, żeby w ogóle mogło być. Tak właśnie dziwnie się to składa. No i rzeczywiście, nawet wszystkie ustawienia wróciły z tej samej płyty, która cały czas jest w moim drive'ie. Zainstalowałem ponownie gierkę. No, wczytując się i reagując na te napisy, które znajdowały się w instrukcji postępowania przy ponownej instalacji gry. Ustawiłem inny dysk. W tej chwili, żeby ta gierka nie zajmowała mi dysku systemowego, to ustawiłem ją na tym drugim dysku, znaczy na tej drugiej partycji, która, no niestety, no ja nie lubię dwóch partycji, bo to jest absurd dla mnie, no ale im jest widocznie, im, to znaczy mnie, moim kolegom ewentualnie rzeczywistości, cyfrowej rzeczywistości jest łatwiej w ten sposób sobie dzielić i rządzić. Po prostu ustawiać prawa dostępu dla programów i dla użytkowników do całych partycji. W związku z tym niektóre rzeczy są na partycji systemowej, a dane są na partycji danych. No i w tym momencie nie wszędzie można grzebać i nie każdemu. Nawet każdemu nie można grzebać na niektórych rzeczach, które są po prostu niedostępne, bo są jak gdyby samym sednem istnienia komputera i w związku z tym nie można po prostu sobie tak go popsuć dlatego, że jest się super administratorem. On po prostu zawsze będzie i zawsze będzie do użytku i zawsze będzie do odnowienia. Natomiast no, był jak gdyby został ukupiony, zainstalowany, działający i jak gdyby no, bez względu na dobrą lub złą wolę użytkownika, to on jak gdyby musi być możliwość jego ponownego uruchomienia i ponownej naprawy. Nawet po latach, nawet przez inną cywilizację, nawet. Nawet w innych warunkach. Przez jakichś archeologów czy paleontologów robiących się w starożytnych urządzeniach, jak gdyby musi być droga do wymyślenia, ewentualnie do nauczenia się tego, jak uruchomić z powrotem ten sam komputer. No i zawsze taka droga jest, tylko nie zawsze się ma siły albo możliwości do tego, żeby ją odnaleźć. Z tego, co pamiętam, to przyjechałem tutaj po to, żeby jeszcze ustalić parę faktów z panią Carey, czyli z wdową po zabitym. No i to dopiero pierwsza część, jak gdyby drugą część. Jeszcze też będę musiał dopiero zwalczać, bo pierwszą już przeszedłem, więc jak pierwszą część skończę do końca, to wtedy dopiero zacznę drugą część i wtedy będę musiał przejść te momenty, których nie chciałem, które odrzucałem i
które omijały. Po prostu myślałem, że mi się uda, ale okazało się, że w grze nie daje się ominąć nawet nieprzyjemnych momentów, tylko trzeba też przejść przez te najbardziej nieprzyjemne momenty. W jakiś sposób, jak gdyby nie rezygnując, nie odkładając na później, ewentualnie zaprzestając gry w danym momencie, ponieważ te momenty, które są nieprzyjemne do przejścia, czy które się nie chce na danych warunkach i w danej chwili przejść, no to jak gdyby one stają się takimi punktami, których nie wolno omijać, tylko trzeba do nich wrócić w odpowiednim momencie, bo w nieodpowiednim momencie się przez nie nie przejdzie, natomiast w odpowiednim momencie to jest szansa, że się uda. No jak gdyby to jest szansa, że gra będzie mogła być kontynuowana. Czyli trzeba zaczekać na odpowiedni moment.